Misia, gdzie idziemy teraz? Tam gdzie szczola. Na śniadanko, tak? Idziemy na śniadanie. Jest bardzo gorąco, duszno. Słońce nie grzeje, bo są zawsze chmury na niebie. O, a tutaj Misia, zobacz, jakie, to, jakie torty. Mi się najbardziej podoba z deskami, posypką tu. No, trochę zaparowana jest szyba, tu tak dobrze nie widać. Ale ładne, takie no. Ozdobione. A ci razy to są lizaki na torcie. No, ciekawe. Idziemy dalej. Tu przechodzimy, idziemy na śniadanie. To samo miejsce, gdzie byliśmy wczoraj. Tylko akurat wczoraj nie wzięliśmy ze sobą kamery. Wczoraj tam nie było prądu i nie mogli nam tostów zrobić. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Uwaga, przechodzimy przez ulicę, a to nie jest łatwe. Akurat nic nie jedzie. Pada deszcz. Uwaga, tu już jedzie. Pada deszcz. A no rzeczywiście. Deszcz zaczyna padać, no. Prawda? Nawet modlitwy jest chodni. My zamawiamy tosty. Ja tosta z cebulką. A ja tosta z szelem i szyną. Szynką, tak? Ta, bo chciałyśmy je wczoraj, ale wczoraj tutaj w tej restauracji nie było prądu. Zabieramy jedzenie. A ty co wybrała? Dostałyśmy z mamą picie. Misia ma wodę. Nie chciała soku. Ja mam sok świeżo wyciskany z ananasów i mama tak samo. A Misia gra z wujkiem w warcaby. Dostaliśmy takie krewetki. Na ostro. Na ostro. I takie bagietki z mięsem, no. Pomidorem i sałatą. Z kurczakiem ona jest, tak. I taka zapieczona. Jest chrupiąca. Ja wiem, że mogę. I co, ostre te krewetki, Agatka? Jeszcze nie próbowałem, jak wzięła ogórka. O! Ostre? Dlatego są ogórki, żeby zagryźć. I teraz tym się możesz wrócić tutaj, a ja cię odwrócę tam. Dobra. Ale nie jakoś strasznie. Dostałyśmy takie tosty. Ja mam z serem i cebulką. Misia, też dostałeś takie tosty. No. A moje już dobre. Dobre. Z serem i szynką. I serek mi zlatuje. Mi też, spójrzcie. Weszliśmy w taką boczną uliczkę i właśnie po śniadaniu idziemy sobie na taki spacer. No i idziemy tutaj. Jest dużo śmieci w tej uliczce, bardzo dużo kabli. Ja widziałam, że jak jeszcze nie było tej uliczki, to ktoś zgubił buta. Tak, no też widziałam też. Ale jednego. No. Deszcz zaczyna padać. O, deszcz zaczyna padać. Agatka, coś tutaj rośnie. Co to rośnie? Coś tutaj jest za owoc. To nie jest czasem ten podobny do duriana? A tam bardzo dużo kabli. Nie jestem pewna. Ale pada. To zleje duriany. Tu już się ile kabli. No, jeszcze chyba więcej niż w Bangkoku. No. Tak się tam ciągną. Dalej. Pod nogami są kałuże. Jakieś błoto, śmieci.
I to są właśnie te kokosy. No, te, które kupujemy do picia. Tak. I z nich właśnie sobie pijemy wodę kokosową. I właśnie idziemy na ten sobie spacerek i tak spacerujemy przez tą... Ta uliczka zaraz się kończy. No i będziemy się skręcać w inną, też taką niezbyt taką nieasfaltową jakąś, a taką piaskową. Dużo tuk-tuków obok mnie, po mojej lewej stronie, a po waszej prawej. Tutaj jakiś sklepik. A tu piesek. Oj, piesek na nas czeka, bo my weszliśmy tutaj w jakieś tereny, gdzie tutaj ludzie mieszkają. Koty, śmieci, domy, także kot i pies. Chyba zawrócimy, no. Bo tutaj i tak nie ma przejścia. Nie dojdziemy tu tędy. Może się uda. No, wiesz, ile już kotów widziałam? Tyle. No, dużo kotów, tak? Tyle. A teraz mi się zobacz, bo kogut idzie. Kałuże. I tu kogut, tak. I tutaj ludzie mieszkają. Tak. Już tyle kotów widziałam i tyle. A stów tyle. O, a tam dziewczynka jakaś wyszła z domku. A tam motor jedzie. Pomachała do nas. Pomachała? Nie widziałam, jak machała. Nie? Nie. Pomachała do nas. Spójrzcie, jak wygląda inny hotel. A gdzie jest basen? Tam jest basen. Zobaczymy, jakie tutaj mają. A piłka tam jest. No i takie wejścia. No. Tam są domki różne. Tu bar. A tu basen. Taki podobny jak my mamy, troszkę mniejszy. Czy większy? Znaczy troszkę dłuższy na pewno, nie? No dłuższy. Tu jest taki dłuższy. Ma schodki takie, a nie tej drabinkę. No. I też tu jest chyba płyty, ja tu głębiej. Tutaj różne drzewka, hamaki. No, to Tu chyba co to, bananowiec? Nie wiem nawet, może takie małe. Jeszcze nie rosną tak. Po prostu na nich banany, są małe. A później tu będzie zarośnięty las bananowców. Chyba, że taki gatunek takich małych. To jest ta sama ulica, którą wczoraj kopowaliśmy tu lody. I teraz spójrzcie, jak tu pusto, bo to jest nocny market. Czyli tu w nocy wszystko jest. Nawet jest takie zamknięte. To, gdzie wczoraj chodziliśmy na przykład. Znaczy ten tutaj, to jest to zamknięte. I tu, ale są te budki lodów, tylko że one nie są otwarte. Wszystko jest puste. Jest tu tak strasznie gorąco, tak nagle, bo słońce zaświeciło, że każdy poci po prostu. Wodę z kokosa chyba kupimy. W tym sklepie są, nie wiem, takie do jedzenia, ale też są zabawki, widzę tam. Różne rzeczy. O jaki wielki kokos. No nie. O jony, Aga, utrzymasz go? I co, dobry jest? Miam. Wszystkim smakuje taki zimny kokos. Ale... Upał. Czekaj, już od ciebie biorę. Spójrzcie, tu jest szkoła, już słychać dzieci. Tak, jest... tak, szkoła. W mundurkach dzieci wszystkie, mają chyba przerwę akurat. Ale tam takie małe, że mi się by wydawało, że mają 5 lat. Nie, nie, kochani, no zaraz od 8. Ono w sumie... A nie, tam dalej. Różne tu są. No.
wszystkie tak samo ubrane. No, w mundurkach. Chłopcy mają spodenki, a dziewczynki takie spódnice długie. No, a tu jest ten budynek szkoły obok, nie? No. Tak, tutaj mają lekcje. Dwa piętra są. Nie jest jakoś strasznie duży ten budynek, ale też nie mały. Jakby się wydawało, że w takim małym domeczku jedna klasa, to jest duży nam. No, Siemre to jest dosyć duże miasto, tak? No, szkoły no. Też są większe, pewnie w tych mniejszych miejscowościach. Są takie... mniejsze. No. Ale kostki lodu. No, wielkie kostki lodu, pewnie do jakichś lodówek mają. No, są ogromne. Chcesz dotknąć? Tak, tak. Misia, dotkniesz? Właśnie. Ale fajna obwódka, ale fajnie. Ale zimno. Ale nie siedzieć na tym, bym nie chciała. Zimne, no. Nie. O. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tutaj takie małe. Jeszcze. No, żeby mnie nie dziabnęły. Bo pilnują swoich. Ale mam. No, a te duże nie są. Bubaski. Bubaski? Błoto jest, tak, bo tutaj takie są ulice. No. W Kambodży właśnie. I ciekawe jak kury na... dziura na dziurze i błoto. Zaczął padać deszcz i musieliśmy się schować. A tu jest czukielnia. A tu się te kable nawet na dole są. No, tyle kabli. O ja, i teraz tak deszcz moczy te wszystkie kable. Ale deszcz. Tu idą, tu, tu. Ale deszcz. Ale to będzie urwane. Mocniej pada.